pełnym związku. Przypominamy również, że stałemu przechowywaniu podlegają protokoły zwalnych zebrań naszego oddziału i zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe. Przechowywać przez okres do lat 5 należy książki rachunkowe oraz finansowe dokumenty źródłowe oddziału. Przekazuję to sprawozdanie wraz z załącznikami zarządowi, a sam chciałbym tylko dodać już raczej mój wniosek osobisty, bo to nie jest wniosek przedyskutowany z całą komisją, mianowicie projekt uchwały na ten walny zjazd. Chodzi o to, jak zagospodarować te nasze fundusze, które, jak powiedziałem, są stosunkowo nie takie małe. Znaczy, mogę w tym momencie przerwać dalszą wypowiedź, dlatego że to może byśmy pozostawili w momencie, kiedy będzie dyskusja. Dobrze. I wnioski. Zgoda. Natomiast to, co kolega nam przeczytał, sprawozdanie z komisji rewizyjnej, zostało już odczytane. A więc mamy trzy podstawowe sprawy, trzy podstawowe sprawozdania za sobą. Otwieram zgodnie z porządkiem obrad dyskusję na temat protokołu sprawozdania jednego, drugiego i trzeciego. Ja nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem tam w protokole, ale to później. To może. Proszę, otwieram dyskusję na temat aktualnych i tych. Ja może wyjaśnię co do obiadu ubiegłorocznego. Więc zawsze to nie nasza wina zarządu było, to mam wyjaśnienie i przeprosiny od kierownika tego kasyna. To piszę wyraźnie. Kasyno wojskowe numer 320, czy jednostka takiej i takiej. Polski Związek Podochroniarzy, Oddział Polska, to jeszcze do kolegi Pietrowęci Wilka. Zawiadamy zamówionego obiadu w dniu 31 marca 2001. Bardzo przepraszam za niezorganizowanie obiadu w dniu wyżej wymienionym. Na moje usprawiedliwienie nie mam żadnych argumentów. Może tylko to, że było dużo ludzi w tym dniu i ktoś z klientów przez pomyłkę zachował jadłospis, który był zamówiony przez nas. Naturalnie dla tego. Przygotowany dla panów. Czyli nasz był może jadłospis lepszy jak pan któryś. I zawędzimy po polsku. Innego wytłumaczenia nie mam. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Dołożę wszelkich starań, żeby taka sytuacja więcej się nie powtórzyła. Jest mi naprawdę bardzo przykro. Jeszcze raz przepraszam. Myślę, że w swojej dobrotliwości panowie postarają się mi wybaczyć. I podpisał. Poważaniem kierownik kasyna Pedis. O, tyle mam do sprawy. W tej sprawie może ja też zabiorę głos. Ale to nie ważne. To jest bardzo ważne. Jak ja wyglądałem w zeszłym roku po zebraniu, zapraszam wszystkich na obiad, a drzwi zamknięte. Ale dzisiaj jest otwarty kasyno. Jak załatwiłeś? Dzisiaj podwójne będą porcje. Zgłosiłem się, poszedłem do kierowniczki i mówię, co ma zrobić. Trzeba jakieś usprawiedliwienie zrobić. No i napisała. Ale to, co ona pisze, no jej wolno wszystko się tłumaczyć. Bo to, co ona pisze, to nieprawda. Tam nie było nikogo, bo tylko byłem ja i ona była. I weszły dwie osoby, zauważyłem z buteleczką. Kolego Marianie, myślę, że nikt nie ma pretensji o ubiegły rok.
zostawiamy temat zamknięty. I sobie popiszy sobie i... Dobrze, zostawiamy temat zamknięty. Dalej jedziemy, panowie. Realizujemy kolejny punkt naszego zebrania. Dziękujemy za informację. Nikt chyba nie zgłasza z tego powodu kłopotów, sprzeciwu. Pretensje nie mają, chłopaki dzisiaj mogą być pogrzebowy. Tak, teraz prosimy dalej o dyskusję. Na przykład do mnie dzwonił syn pana Jana Wilka, świętej pamięci, i prosił o zdjęcia. Te, które tu miałem jeszcze zdjęcia, przekazuję to prezesowi, żeby doręczył do państwa Wilka. Proszę bardzo. Dobra, dziękuję. Ty wziąłeś zdjęcia? To dziękuję, że mnie zdjęcia. Proszę bardzo. Szanowni koledzy, pozwólcie mi zabrać głos w paru zdaniach z uwagi, że ja dzisiaj będę u lekarza okulisty w Łodzi. Syn przyjeżdża i między godziną 1:30, a nie wiem jaką tam dalej, ja nie znam lekarza, ani nic. Katarakta mnie tak przeszkadza, że ja wszystkie kwestie widzę za mgłą. Ale po prostu no chodzę bez pomocy czyjejś. Dla usprawiedliwienia, że skoro skończę, wyjdę z zebrania. Z tym, że ja upoważniłem do głosowania kolegę skarbnika. Ma po prostu oddać głos za mnie, który będzie służył po prostu naszej organizacji. Niczego takiego nie przewiduje. Jeśli chodzi o meritum sprawy, no cóż, jeśli chodzi o sprawozdania, które złożone, jest to na pewno wysiłek ludzi, jest to wysiłek ludzi, którzy po prostu no, w społeczny sposób działają, mają swoje dolegliwości, swoje lata i swoją przeszłość. I tu należy się osobiście, byłem jakiś czas na zarząd wproszony, na początku, daleko Opole do Łodzi, to nie za bardzo, więc koledzy z Łodzi po prostu spadło to na nich najbardziej. Wobec czego uważam, że to co zrobione dotychczas, głównie jeszcze w kolektywie, jak żył Janek Wilk jako przewodniczący, prezes, to rzecz jasna każdy z nas pamięta. Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o zabiegi, ja odnośnie wyjazdu do Holandii, ja 2 lata pod rząd zaproszenie zwróciłem. Stan mego zdrowia jest niekorzystny dla mnie i wobec powyższego nie mogę sobie już pozwolić na wyjazd autokarem po prostu, a tym bardziej, że żona dawniej to jeszcze mi towarzyszyła, a dziś już nie może po zawale, po koronografii. Jednym słowem, wszyscy wiemy, znamy ten ból, bo mi tu opowiadał kolega skarbnik przecież, ale cieszymy się, że jest z nami razem na zebraniu. Stąd też, jeśli chodzi o mój pogląd na te sprawy wszystkie. Na pewno robicie, koledzy, tutaj w zarządzie to, co jest możliwe. Tak. I za to osobiście, jako członek tej organizacji, serdecznie dziękuję. Natomiast również dziękuję koledze, który wręczył nam na pamiątkę książki. I jest to, nie wiem po prostu, jako darowizna, czy mamy coś opłacić, to chciałbym się po prostu zorientować. Nie, to jest serdecznie, to pamiątka od księgarni wojskowej na wszystkich żołnierzy. Serdecznie dziękuję. I wobec powyższego, będąc to, ja zresztą bibliotekę mam bardzo dużą, tak, i wobec powyższego każdą książkę, to jeśli nie przeczytam od dechy do dechy, to przeglądnę od dechy do dechy, bo mi wzrok już nie podoba. Żyj od dechy do dechy, tak, a nie wzdecha. Tak. Wobec powyższego. Dlatego też, kochani, muszę pożegnać się z wami,
życzyć dalszych owocnych obrad, życzyć wszystkim zdrowia, pomyślności, no i zbliżające się święta wielkanocne, radości rodzinnej i wszystkiego, co najlepsze. A ja osobiście, żebym po prostu, bo ja specjalnie przyjechałem, tu ponoć lekarz jest bardzo dobry okulista, tak, i wobec Łapszego syn wie wszystko, a ja jeszcze nic nie wiem. I z synem pojadę, ja nawet nie mówiłem koledze prezesowi, ale prosiłem na początku, że będę musiał wyjść. Serdecznie życzę wszystkiego najlepszego. Państwu wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, abyśmy się mogli jeszcze raz spotkać, a może i nie jeden raz jeszcze. A więc wszystkiego co najlepszego. W imieniu ustępującego, że tak powiem, zarządu serdecznie podziękuję za życzenia. Również życzę przede wszystkim tego zdrowia i tego dobrego i tego, żeby ten zabieg dzisiejszy wypadł bardzo dobrze i żeby nie było tych kłopotów tych ze wzrokiem, a jak najczęściej, żebyśmy się wspólnie rzeczywiście spotykali. I głos, który kolega tutaj zabrał w sprawie tego, jest równoznaczny z akceptacją ustępującemu zarządowi. Myślę, że to jest jakby wniosek o udzielenie zaufania, ale to będzie w odpowiednim czasie przedstawione. Ja nie lubię się skarżyć, ale... Dobra, już. Dziękujemy bardzo. Dwa razy mówiłem, może jednak zakomunikuję zarządowi. Nie pamiętam już, który rok, ale chyba, że gdzieś przed 50-leciem w Holandii pan z Warszawy, ojej, który był kierownikiem jakiś czas, Lichoński, do Prim przyjechał, ja się źle czułem i nie byłem na Archem na spotkaniu w magistracie. I tam w magistracie mnie wywołano do nadania złotej odznaki. Powiedział mi to pan Lichoński. Do dzisiaj tej odznaki nie dostałem, a jako człowiek, spadochroniarz, przeszedłem Sybier, przeszedłem prąd. Nie trzeba tutaj w tym gronie mówić. Tak. Mam na swoim koncie ponad 800 spotkań łącznie z uczelniami opolskimi. Powstała praca magisterska dzięki, że pomogłem studentowi, będąc na prelekcji i pomogłem mu później, na jego prośbę, obronił pracę magisterską. Niejaki Fijałkowski, a gdzieś w Polsce jest, nawet jakoś straciłem z nim kontakt. Nie wiem, gdzieś w Katowickim prawdopodobnie. Dobra, i wobec powyższego wysiłek, jaki dałem, to niebagatelny był dla miasta Opola. Ja proszę mi wierzyć, że nie tylko od szkoły i od dzieciaków podstawowej, ale w sztabie Wojska Polskiego w Opolu 3 godziny po prostu opowiedziałem to, co nie jest bajeczką, tylko prawdą. Ładę, jaka oznaka była złota? Za co dzisiaj wracałem? Proszę tak, co dzisiaj? No mnie powiedziano. Ja rozmawiałem z panią Grynkiewicz, ona mówi, jest tu chwała przecież u nas, że pan dostał. Ja mówię, owszem, powiedziano mi, ale nigdy nie... Dostanie tak, ja przepraszam najmocniej. Po prostu to gorycz, która we mnie siedziała. Wolałem powiedzieć wśród kolegów. Ja się nie... Dziękujemy za głos. Proszę, kto chce jeszcze... Ja mam takie pytanie co do tego pomnika. Ewentualnie kiedy on był... Wszystkiego co najlepiej. Szczęścia Boże wszystkim. Krótko. Kiedy był ten pomnik postawiony, czy zrobiony, czy... Bo co mam... Nie, Łodzi. Armia Łódź. No tak, ale to będzie... Będzie. Tak, ale...
Co ja mam na myśli? Proszę o spokój. Dziękuję. Co ja mam na myśli? Że tak jak ja pierwszą tablicę spadochronową zawieszałem w Gdańsku, poprosiliśmy harcerzy, ten co był stan wojenny, ale tak myślę, mamy trzy szkoły spadochronowe i żeby o nich też zapamiętać, żeby je później zaprosić na to, naturalnie, jeżeli ktoś jest zdrowy, to przyjedzie, nie? O tym pamiętać, żebyśmy się mogli czymś pochwalić, nie? Sprawa do załatwienia. Tak, wiemy. Proszę, kto jeszcze chce zabrać głos? Może przyjechał Rafał. To Rafał ma swój głos, może zabrać, no. Rafał, to jeszcze, proszę bardzo. Kto chce zabrać głos? To ja mam tak. Kolega, nie teraz jeszcze czyni, tak? Proszę. Rafał, wozę. Tak? Rafał, proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Rafał Bednarczyk, publikującego Orła, czyli kancerze. Świętej pamięci pan Jan polecił mi zająć się sprawą pomnika brygadowego na Powązkę. Sprawa wygląda w tej chwili w taki sposób, że po bardzo takich wstępnych oględzinach nie jestem w stanie na razie jeszcze podać państwu przede wszystkim rzeczy najważniejsze, to znaczy kto wydał decyzję o wmurowaniu tego śmigła, na jakiej to było podstawie prawnej i w zgodzie z jakim planem. W tej chwili staram się dotrzeć do głównego architekta Powązek, który zanim zaczniemy podejmować jakieś specjalnie nerwowe ruchy prawne, da mi podstawę do wglądu w plany i zarządzenia. Kto wydał po pierwsze taką decyzję? W momencie, kiedy będę miał w garści informację, że ten pan albo samowolnie, albo na skutek jakichś konkretnych decyzji postanowił o zmianie koncepcji architektonicznej pomnika, bo to co się stało, czyli wmurowanie tego płata, tego śmigła, to jest zmiana koncepcji pomnika, która była w latach 60. zatwierdzona. Są na to dokumenty, pan Jan przesłał mi kopię i to jest podstawa nasza do tego, żebyśmy mogli wszczynać jakiekolwiek roszczenia. W tej chwili udało mi się zaangażować w sprawę Koło Bojów Żołnierzy Armii Krajowej. Dostałem deklarację pomocy z ich strony również, ponieważ to nie jest tylko na szczęście tak, że sprawa tego pomnika na Powązkach to jest coś, co wchodzi nas, czyli ZPS, no i oczywiście harcerzy, którzy są wokół ZPS-u skupieni. To jest również rzecz, która została zauważona w ogóle przez kombatantów również w Warszawie, że nagle ten pomnik z niewiadomych przyczyn się zmienił i tak naprawdę nikomu ta zmiana nie odpowiada. W związku z tym, w momencie kiedy będę miał oficjalne takie poparcie na piśmie tego koła byłych żołnierzy Armii Krajowej, to jest dużą rzeczą, bo oni tam mają bardzo dobre stosunki, no to wtedy po prostu i z drugiej strony mając podstawę informacji od głównego architekta Powązek, będę mógł złożyć oficjalny protest, jeżeli taki będzie potrzebny. Na razie koncentruję się wokół tego, żeby tą sprawę załatwić polubownie. To znaczy nie jest nam potrzebny ani żaden rozgłos w prasie, ani oskarżanie nikogo, ani chodzenie do sądu, tylko nam chodzi, jak rozumiem, bo tak przekazał mi pan Jan, tutaj proszę o potwierdzenie tego, czy taka jest w dalszym ciągu wola panów, żeby po prostu to śmigło zniknęło i żeby pomnik nasz wrócił do takiego stanu, jakim był poprzedni. To jest cel mojego działania i to będę się starał osiągnąć. No i jakby tyle. Myślę, że pierwsze jakieś skutki takie, którymi się będę mógł pochwalić, będę mógł zanotować około miesiąca czerwca, to znaczy przed wakacjami, bo wszelkie decyzje, wszelkie prace związane z budowaniem na Powązkach przez okres zimowy były po prostu zamrożone tutaj. Nikt nie chciał się wypowiadać na ten temat. W tej chwili na szczęście przetrwaliśmy, mogę powiedzieć, zimę. Na szczęście o to chodzi, że ten szpień tego śmigła jest tak wpuszczony w płytę pomnika, że myśmy się bardzo bali tego, że w momencie, kiedy przyjdą roztopy i kiedy będą wahania temperatury, to będzie raz zamarzać, raz się rozpuszczać i że po prostu wejście tego czpienia w podstawę doprowadzi do rozsadzenia podstawy płyty. A na razie się tak na szczęście nie stało. Ja byłem 4 dni temu na Powązkach, sprawdzałem, bo na razie jest okej. Okay. No jak gdyby to jest jedna rzecz, która nam się pozostaje cieszyć. Także sprawy są w toku i tak jak mówię, myślę, że koło czerwca będę mógł jakieś konkretne ustalenia na piśmie wtedy przedstawić. To ja mam póki co tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że sprawa, którą pan Janek jeszcze przekazał w sprawie tej jest chyba aktualną i zostawiamy
taki jest chyba zarządu decyzja, że zostawiamy w rękach kolega Rafała, żeby dalej kontynuował sprawę. Tak, ma pełnomocnictwo pełne. Proszę bardzo, czy kolega... To ja tylko chciałem ten projekt uchwały odczytać. Proszę bardzo, jest czas. Ale to potrzebuj, będą uchwały, to przy uchwałach... Projekt odczytać. Walny zjazd postanawia, że w razie rozwiązania lub likwidacji Związku Polskich Spadochroniarzy Byłych Żołnierzy 1 SBS, Oddział Polska, majątek pozostały po pokryciu kosztów działalności i ewentualnych zapomóg, w nawiasie przyznanych zgodnie z wcześniejszą uchwałą z dnia 8 kwietnia 2000 roku, przeznacza się na naprawę i odnowienie pomnika poległych spadochroniarzy i cichociemnych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Chciałbym to uzasadnić krótko. Otóż ubywa nas coraz bardziej, coraz mniej nas jest byłych żołnierzy i dopóki jesteśmy, chciałbym, żebyśmy zdecydowali właśnie teraz, co z tym funduszem zrobić. To jest fundusz stosunkowo pokaźny, jak mówiłem, jak na naszą liczbę członków, ale i nie taki duży, jeśli chodzi o wydatki przy naprawie pomnika. Poza tym chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj jest wyraźnie mowa o tym, że pozostały także po ewentualnych zapomogach. Dlatego, że w 2000 roku uchwaliliśmy możliwość udzielenia naszym członkom zapomóg finansowych i jak słyszę, to nie jest tak praktykowane. Podobno byli koledzy, którzy się zwracali i te ich prośby nie zostały uwzględnione. Tu jest na piśmie. Ja pierwszy raz słyszę. Dziękuję. W punkcie, kiedy to będą podejmowane uchwały i wnioski, jeszcze raz wrócimy do sprawy. Pożyczkę się nie daje. Pożyczkę to jest bank. Proszę, kto chce jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie. Proszę, kolega Jacek. Bo to jest taka dosyć ważna sprawa. Ja czynię, mógłbym dać panom trochę czasu. Panowie! Ale kolega do nas chce mówić, to prosimy. Tak, w tym momencie chciałbym, żeby wszyscy weszli. Kończę na chwilę, bo tutaj zaraz miasta. Szanowni kombatanci, ja tu mówię trochę głośniej, postaram się zrelacjonować sprawę. Moje nazwisko Jacek Wiedziela. Znany może panom, bardziej lub mniej, z działalności czysto harcerskiej. W naszym ciągu prowadzę jeszcze drużynę spadochronową, bo jestem pod numerem 37, ale jest to działalność już nie tak może aktywna, jak miało to miejsce lat kilka. No starzejemy się wszyscy, ja też niestety się starzeję, więc czas się też i rozwijać. W związku z tym, że byłem niejako zapalonym kolekcjonerem, że tak się na dzień dzisiejszy wyrażę, pamiętam po brygadzie spadochronowej, poszedłem troszeczkę dalej, a mianowicie w tak zwaną rekonstrukcję wydarzeń historycznych. Coż to takiego jest? Są to grupy, które na dzień dzisiejszy w Polsce jest to nowum, na Zachodzie już ta działalność funkcjonuje od lat kilku, czy nawet kilkunastu. Są to grupy, które ubierają się w mundury historyczne z czasów danej epoki i te grupy rekonstruują wydarzenia, rekonstruują umundurowanie, wyposażenie danych związków taktycznych. Historia naszej grupy, bo jak panowie widzicie, zebraliśmy się w takiej liczbie, po raz pierwszy w Łodzi. I z takim ekwipunkiem i to, że z takim rozpędem przygotowaliśmy tą wystawkę skromną, bo cały czas uważam, że skromną, żeby się panom zaprezentować, a mianowicie też i złożyć niejaką propozycję współpracy przy Związku Polskich Spadochroniarzy. Chcielibyśmy prosić o to, żeby można było grupę rekonstrukcji historycznej zarejestrować przy Związku Polskich Spadochroniarzy byłych żołnierzy Brygady Spadochronowej. Dlaczego? Dlatego, że, jak to mówią, bliższa koszula ciała niż Stukmana, ponieważ jesteście weteranami tej jednostki, a my rekonstruujemy te wydarzenia, w których wy panowie mieliście przyjemność brać udział. Oto jak by wyglądała sprawa rekonstrukcyjna i co grupa chciałaby robić. No, między innymi daliśmy przykład w dniu dzisiejszym, że
niejako dla społeczeństwa łódzkiego. Pokazaliśmy się w takiej liczbie, w tym umundurowaniu, że zorganizowaliśmy wystawę dla ludzi z ulicy. Chciałbym prosić o zrelacjonowanie tego kolegę Jacka, ale może zanim to nastąpi, ja bym chciał przedstawić. Ja nazywam się Jacek Dziedziela, panowie mnie znają. Kolega Sławek jest z Warszawy, Sławek Klinkiewicz. Kolega Jarek Kaleczyk jest z Gdańska. Kolega Witek Zakrzewski jest z Wrocławia. Kolega Marcin Strolman też jest z Warszawy. Kolega Robert Sałata jest z Łodzi. I kolega, który jeszcze nie jest w mundurze, ale po prostu to jest kwestia czasu. Kolega Wojciech Markert, który jest historykiem, jest autorem książek o brygadzie, jest z Pruszkowa, koło Warszawy. Na dzień dzisiejszy w grupie jeszcze zadeklarowały się takie osoby jak Jarek Kaczkowski, który jest z Łodzi, i Dariusz Krakowiak, który jest członkiem związku, mieszka w Szczecinie, na dzień dzisiejszy nie mógł być na zebraniu, ponieważ uczestniczy w zajęciach, ćwiczeniach natowskich. Do tego kandyduje do grupy również członek związku Zbigniew Wiedział. Wsparł grupę swoją kolekcją druh Dariusz Kwapisz. Dziękuję mi serdecznie za pomoc. I teraz chciałbym prosić kolegę Jarka o zrelacjonowanie, jakie są nasze, powiedzmy sobie, plany, co chcielibyśmy robić w ramach grupy rekonstrukcji historycznej. Jarek, proszę cię bardzo. To są takie cztery pola działania, które byśmy chcieli prowadzić równolegle. Jedno to jest działanie czysto historyczne. Jesteście panowie jedynymi, którzy posiadają głęboką wiedzę szczegółów z życia i działalności brygady, szczegółów, które chcielibyśmy poznać i chcielibyśmy je poznać z waszej pomocy. Zarejestrować je, opisać i upowszechnić. Takie jest nasze pierwsze założenie. Chodzi nam o wszystkie możliwe detale, bo historia brygady w sensie takich podstawowych tematów, kiedy zorganizowana, przez kogo i tak dalej, jest znana. My byśmy chcieli pójść dużo dalej. Co nosiliście w kieszeniach, co używaliście, co jedliście, jak spaliście. No, wszystkie takie możliwe detale. Chcielibyśmy je poznać i upowszechnić, stworzyć jakąś taką możliwie dokładną encyklopedię waszego uzbrojenia, umundurowania, waszych poczynań, sprzętów. To jest, uważam, działalność czysto historyczna i wydaje mi się naturalnym, że zwracamy się jakby pod waszą egidę, żeby ją prowadzić. Druga sprawa, chcielibyśmy z tytułu naszych zainteresowań kolekcjonerskich móc na przykład w takich momentach jak teraz występować w waszym, znaczy w umundurowaniu takim, którego wyście używali, i go szeroko upowszechniać, nie na zasadzie książkowej, ale na zasadzie namacalnej. Jesteśmy obecni, można nas dotknąć, można zobaczyć, można porozmawiać. Również wydaje mi się, że to jest naturalne, że zwracamy się jakby pod waszą egidę, żeby można było to prowadzić. Trzecia sprawa. Do tej pory w kraju jest mnóstwo różnych grup, które ubierają się w różne mundury, spróbują prowadzić taką tego typu działalność rekonstrukcyjną, o której mówił Jacek, ale po raz pierwszy pojawia się grupa, która chce reprezentować Polskę. My byśmy chcieli ją reprezentować również nie tylko tu u nas. Chcielibyśmy móc pojechać na przykład na rocznicę Wisły Rakeńskiej, mając niejako wasze błogosławieństwo. Było to dla nas no, ukoronowaniem wieloletnich naszych, że tak powiem, starań, żeby w tym kierunku pójść. Warto nadmienić, że grupa rekonstrukcji historycznej Brygady Spadochronowej istnieje w Holandii. Paradoksem jest takie zajście, że ta grupa jest, mówię tu o Europie, że to są Holendrzy. Oni nie mówią po polsku i dużo błędów jest w umundurowaniu noszonym na nami. Na przykład mają Holandy na smokach, czego tutaj nie było. Chcielibyśmy niejako pojechać do Holandii i pokazać, że tak, Polska też ma grupę rekonstrukcji historycznej i my jesteśmy jedną kopią tego, co się działo w Brygadzie. Na przykład tego może powiedzieć tak, no to, co mamy na sobie, jest to prywatna własność. Czyli wyłożyliśmy nasze pieniądze, żeby to zdobyć, kupić, no i użyć wszelkich rozumów sposobów, żeby to dostać. Na dzień dzisiejszy staramy się o to, żeby w grupie byli posiadacze pojazdów wojskowych, czyli takich, których wy używaliście. Chodzi mi konkretnie o ulicę. Dokładnie chodzi o to, żeby rekonstruować bitwę. Czyli te wszystkie wydarzenia bojowe, które miały miejsce od 17 do 26. Na dzień dzisiejszy ten pojazd, który stał na dole, był właściciela, który nie jest jeszcze w grupie, ale widział nas dzisiaj, jest zaskoczony dynamicznością naszych poczynań i zastanawia się, czy
nie będzie wrócił. Na dzień dzisiejszy jedynym posiadaczem pojazdu militarnego w grupie o oznakowaniami brygady jest kolega Witek Zakrzewski z Wrocławia, ale ze względów czysto technicznych i finansowych nie można było przyjechać Willisem, który wiadomo, że jedzie 40 mil na godzinę. Chodziło tu też o koszty finansowe pokrycia paliwa, dlatego nie przyjechał się, ale w naszej grupie jest pojazd. Będziemy też rekonstruować części, chcielibyśmy rekonstruować części ekwipunku zespołowego. To nie jest rzeczą prostą, bo jak sami panowie wiecie, od tamtych czasów, gdy byście byli może w naszym wieku, byliście po 20-25 lat, minęło już trochę czasu i jest kłopot znaleźć w miarę oryginalne rzeczy. Więc część ekwipunku jest wiernymi lub doskonałymi kopiami. Nierzadko jest tak, że posiadamy oryginały, ale to jest rzadkość. Nasza prośba, nasz postulat jest taki, że chcielibyśmy, w związku z tym, że jestem członkiem Związku Ochotnictwa Dobroniarza numerze 1555, niejako jest liczb. Istnieje formalny, jak